Jest godzina 17, cały dzień przeglądałam matury próbne. Dzisiaj była próbna z polskiego, na której nie byłam, ale zrobiłam ją w domu, bo wiecie, źle się czułam, dlatego nie byłam. No więc zrobiłam sobie maturę z polskiego i powiem wam, że jakby ja mam teraz tą nową maturę, nie? Przeglądałam dwie, przeglądałam. Z tamtego roku przeglądałam tą, co ja będę robiła, czyli w 2023. Matura z 2023 z języka polskiego poziom podstawowy jest 5 razy łatwiejsza niż tą, co ja będę miała. Tamtą zrobiłam na około 70% bez żadnego uczenia się, a tej, co ja będę teraz pisać bez uczenia się, nie ma szans napisać na, no nie wiem, może jakiemuś parciarzowi się uda na 40%, albo po prostu ktoś jest mądrzejszy niż ja, ale no, tam były teksty, które trzeba było znać, żeby napisać dobrze zadanie, więc... Czytajcie. No, ale pomijając polski, to... Właśnie mi się przypomniało, że ja jeszcze przecież rozszerzenie będę pisała z polskiego. Oprócz tego przejrzałam jeszcze maturę z matematyki. No, ale jutro mam, nie wiem czy na nią pójdę, próbną z matematyki poziom podstawowy. Przed chwilą też oglądałam sobie Szymona Zapartego, który opowiadał o swoim żenującym życiu. W sensie on tak zatytułował ten filmik, nie uważam, że jego życie jest żenujące, ani że on jest żenujący, bo go bardzo lubię i nie uważam, że tak, po prostu tak nazwał swój filmik, więc nie hejtujcie. Bo też go lubię. Piję sok pomarańczowy. Chciałam iść do lumpeksu w dzień dostawy, jak zawsze, nie? Idę, znaczy jadę do tego lumpeksu, patrzę, pusty lokal i sobie myślę, nie. Nie. To nie może być prawda, że go zamknęli. I patrzę po szyba, gdzie jest karteczka o przeniesieniu, nie, i nie ma. Potem mi koleżanka wysłała na szczęście, że jednak przenieśli ten lumpeks, ale wchodzę do tego lumpeksu, nie, i w ogóle ceny pozmieniali. W większości dni jest cena z metki, czyli około 20 zł, a tam wszystko było za 5. Chyba, że był osobny, jakby wiecie, dział na ubrania z butiku. Mam kilka rzeczy droższych właśnie z tego lumpeksu, z działu butiku, ha, flexin. I'm so richy, richy, nie, no nie jestem richy, richy. No i wchodzę do tego lumpeksu i cena z metki nie jest, myślę. Ale potem się okazało, że poniedziałki, soboty są za od 3 do 5 zł. Be careful. Polajkuj mi filmik, bo skończysz źle. Nie, no zostaw suba lepiej. Ale lajka też możesz. I na Instagrama być. Jest coś do wbijania, ja cię nie zmuszam, ale tam są fajne rzeczy czasem, więc... Ja cię nie zmuszam, nie? Tylko mówię, że tam są czasem fajne rzeczy. Jutro też mam SKS z siatkówki, ale też nie wiem, czy na nie iść, ale muszę taką kartkę jedną zanieść, w sumie pani. Przypomniało mi się takie zadanie pewne z tej matury z angielskiego i muszę to sprawdzić, co ja tam miałam źle. Ja nie mogę znaleźć tego zadania, co jest grane. Dobra, już tam. Jestem po maturze z próbnej z matematyki. Niedawno wróciłam, ogarnęłam się i teraz zaraz wychodzę, ale myślę, że w zamkniętych dobrze mi poszło. A otwarte, kosinusy jakieś. No, ale z dobrych rzeczy to zaraz wychodzę na falafala. Taki jest plan, ale problem jest taki, że w tych miejscach, gdzie chcemy iść, raczej nie rozmawiałam po polsku, chyba że po angielsku, to spoko. Jutro mam maturę próbną z angielskiego, więc to spoko, akurat się nie boję. Wish me luck. Nie, serio, chciałam zostawić, czy to naprawdę nie wiem. Tylko nie wiem, czy jak nie pójdziemy na dół, to czy to nie będzie dziwnie wyglądać z perspektywy osób, które tu przychodzą. Dlatego mówiłam, żeby tam postawić. No, co tam masz? Przecież telefon nie utrzyma tego. Idziemy. No, ale wymyśliłaś. Przecież Marysia to nie utrzyma! Nie właśnie. O kurwa, mój statyw. Idę z tego. No to weź.
Jezu, to mogłyśmy tam iść ten. Gdzie? Na tym tym. Na czym? Teraz. Jak to się nazywa? Tam? To no. No to chodźmy. A mój statyw? No to weź ten patyk, może się przyda. Zmieniamy miejscówkę, bo tam za dużo ludzi jest. No, za dużo ludzi. Mam się. Dzięki. No, to tak to będziemy musiały opuszkę raczej oprzeć. Bo tam nic nie ma tylko raczej. Ej, mają jakiś mecz, mi się wydaje. Słyszysz? Ej, jakby był mecz, to byśmy mogli iść znowu na ten mecz. Gdzie? No, nie wiem, nie mogę sprawdzić, jak się nagra. Może taki, wiesz, trening po prostu. No to i tak byłoby fajnie pojechać. No nie wiem. Piłki nożne i treningi nie są fajne? Jak się uczestniczy, to tak się robi. No dlatego mówię, że pooglądać. Tak, jest, ktoś tam biega, widzę. Ile się zostało? No, mam więcej. 18 jest. 18? 18. W sumie wcześniej chyba. Czy nie? Jutro mamy na 8. Nie, na 9. Bo jest niemiecki. No bo to będzie idealnie tydzień. No. Ale ma się chyba 2 tygodnie, nie? Na poprawę ogólnie. Tak. No możliwe, nie? No. Nie, chyba nie idę. No, no sorry, nie. No. I później jeszcze po 16 mamy wyjść od razu. No musimy w ogóle ustalić, czy wychodzimy jutro, czy nie. Nie wiem, wyszło. No to to pierwsze jesteś. Co za rzeczy, ty byś wyszła? Nie. O której jutro? 16 tutaj, przy tym parkingu. Zdrówko, kochani. To się nawet nie nagrywało, dobra. Zdrówko. Właśnie to jest. Czy mi się wydaje? No to może dlatego. Ale właśnie. Tak właśnie. 6 na 10. Jestem po maturze z angielskiego. Powiem wam tak, była tak prosta, że już zaczęłam mieć schizę, że na pewno coś ja źle robię, bo to nie może być aż tak proste. I zaczęłam schizować i poprawiać. I to był błąd trochę, bo w niektórych mam źle, tak mi się wydaje. Ale no, ogólnie spoko. I potem idę dzisiaj jeszcze do kina i kupiłam jeszcze taki barwnik do odzieży. I chcę przefarbować 2 bluzy. Zieloną to wyjdzie. Żółtą i bordową. Mam nadzieję, że z żółtej nie wyjdzie zielony. Trzymajcie kciuki. Idę zaraz do kina. Ja mam naturalnie kręcone włosy, nie? Wiecie, o co chodzi. Po prostu kręcone włosy naturalnie. I w momencie, gdy je prostuję, to wyprostowałam je jakieś, nie wiem, 10 minut temu. Podkręcałam się na końcach i mnie to denerwuje. A jak wyjdę na dwór, to będzie szopa. And that's not fair. What the fuck? Bo zawsze chcę być na...